Chiang Kai-shek, lider chińskich nacjonalistów oraz partii Kuomintang, faktyczny przywódca sił zbrojnych oraz władz Republiki Chińskiej, a od 1948 roku jej prezydent, zwolennik sojuszu Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Mao Zedong, przywódca chińskich komunistów oraz lider KPH, Komunistycznej Partii Chin i zarazem największy wróg Chiang Kai-sheka, z którym od wielu lat prowadzi wojnę o dominację w Chinach. Józef Stalin, dyktator Związku Sowieckiego. Harry Truman, prezydent USA w latach 1945-1953. George Marshall, amerykański generał, autor tzw. Planu Marshalla, finansowego wsparcia dla powojennej Europy. W 1945 roku wysłany z misją do Chin w celu zawarcia pokoju na linii Kuomintang-KPH. Zhou Enlai, aktywny działacz i wojskowy KPH, jeden z najbliższych współpracowników Mao Zedonga, odpowiadający m.in. za kontakty z zagranicą. Chen Lai-fu, jeden z najbliższych współpracowników Chiang Kai-sheka oraz jeden z liderów Kuomintangu, piastujący przez lata m.in. funkcję ministra edukacji w Republice Chińskiej. Li Zongren, członek Kuomintangu od 1932 roku, chiński wojskowy, na krótko najpierw wiceprezydent, a następnie w 1949 roku prezydent Republiki Chińskiej po ustąpieniu Chiang Kai-sheka. Song Meiling, żona Chiang Kai-sheka, przez wielu nazywana po prostu Madame Chiang Kai-shek, wytrawna dyplomatka, w latach 30. i 40. mocno zaangażowała się w politykę w Republice Chińskiej, wielokrotnie reprezentowała męża oraz cały Kuomintang poza granicami kraju, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Fu Zuoyi, w czasie chińskiej wojny domowej mianowany przez Kuomintang dowódcą obrony Pekinu podczas komunistycznego natarcia na miasto. Część pierwsza. Pozory kompromisu. Chiang Kai-shek i Mao Zedong w 1945 roku. Naszą historię zacznijmy od sierpnia 1945 roku. To ważny moment w historii Chin oraz całej Azji Wschodniej. Co się wtedy dokładnie dzieje w regionie? Otóż wygranym zdaje się być 57-letni Chiang Kai-shek, niekwestionowany przywódca rządzącej w Chinach nacjonalistycznej partii Kuomintang oraz najważniejszy dowódca wojskowy, którego rząd kontrolował większość terenów Chin. Oficjalna nazwa państwa rządzonego przez Kuomintang to Republika Chińska. Chiang ma poparcie Amerykanów. To wsparcie jest bardzo istotne, ponieważ poza tą partią jest w Chinach ktoś jeszcze, kto również ma zakusy na władzę. To liczni komuniści dowodzeni przez największego rywala Chiang Kai-sheka, Mao Zedonga, wspieranego z kolei przez Związek Sowiecki. Amerykanie wraz z Rosjanami ustalili w sprawie Chin istotne porozumienie. USA zignoruje sowiecką dominację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zezwoli Sowietom na odzyskanie przywilejów w Chinach, m.in. w słynnym Port Arthur, ale pod warunkiem, że ci przystąpią do wojny z Japonią, odzyskają Mandżurię, a następnie uznają rząd Chiang Kai-sheka i przekażą Mandżurię Republice Chińskiej. Stalin, choć przez zaciśnięte zęby, ostatecznie zgodził się na te warunki i publicznie ZSRR uznało władzę Kuomintangu. Siły ZSRR wkroczyły do Mandżurii i wyparły stamtąd Japończyków, po czym oficjalnie przekazały te tereny Republice Chińskiej. W praktyce było to jednak bardziej skomplikowane. Sił Kuomintangu w Mandżurii nie było, dlatego trzeba było te tereny teraz przejąć, wprowadzić administrację, wojsko itd. Sęk w tym, że Mao i komuniści zrobili z Mandżurii swoją najważniejszą centralę w Chinach i wcale nie mieli ochoty wchodzić w kompromis z Kuomintangiem. Mao nie chciał uznać władzy Chiang Kai-sheka, ale nakłonił go do tego Józef Stalin. Należy przy tym jednak pamiętać, że zarówno Sowiet dyktator, jak i chińscy komuniści prowadzili podwójną grę, która miała zablokować przejęcie całej władzy w Chinach przez Kuomintang. Po II wojnie światowej komuniści w Chinach stanowili poważną siłę, która mogła zagrozić władzy Kuomintangu. Podczas długiej wojny z Japończykami przyciągnęli oni wielu młodych ludzi, którzy zasilali partyjne szeregi wojskowe. Chińscy komuniści wprawdzie nie odegrali w wojnie z Japończykami zbyt dużej roli, ale rozgoryczoną młodzież wykorzystali idealnie. Dzięki napływowi do armii ludności ze wsi, Mao zbudował wojsko, które w przyszłości liczyć będzie aż 1 000 000 żołnierzy. Komunistyczna partia Chin po wojnie przeszła reorganizację. Była o wiele silniejsza niż jeszcze kilka lat wcześniej.
nic dziwnego, że już w 1945 roku liderzy KPH szykowali się do wojny z Chiang Kai-shekiem. Wojnę tę zastopowała jednak decyzja Stalina, który przekonał Mao do zawarcia układu z nacjonalistycznym rządem. Siły komunistów zdominowały jednak przede wszystkim tereny Mandżurii, formalnie tylko należącej do Republiki Chińskiej, w rzeczywistości będące siedliskiem komunistycznej partyzantki. Changowi zależało na tym, aby jak najszybciej zająć te ziemię w całości. Sierpień 1945 roku miał być przełomowym momentem nie tylko dlatego, że Japonia została pokonana, ale też dlatego, że nastąpił nowy rozdział w historii Chin, także w relacjach Chang-Mao. Amerykanie wywarli presję na tym pierwszym, aby wystosował zaproszenie do Mao w celu spotkania, na którym omówione zostaną najważniejsze kwestie sporne. Chang od początku był nastawiony sceptycznie, ale presja Waszyngtonu była zbyt duża. Mao również nie był zachwycony perspektywą spotkania, ale na niego z kolei naciski wywierał Stalin. Historyczne spotkanie w dniu 28 sierpnia 1945 roku w mieście Chongqing stało się faktem. Mao zjawił się tam wraz z amerykańskim ambasadorem Patrickiem Herleyem. Był to warunek Mao, gdyż bał się, że jeżeli będzie leciał sam, to jego samolot zostanie zestrzelony. Obecność amerykańskiego dyplomaty miała temu zapobiec. Spotkanie dwóch odwiecznych rywali, wręcz wrogów, którzy biją się ze sobą od wielu lat, miało być przełomem. I choć rozmowy trwały kilka miesięcy, a sam Mao wznosił toasty za swojego rywala, to ostatecznie wszystko było zwykłą farsą. Spotkanie oraz ogłoszenie rzekomego kompromisowego porozumienia o poszanowaniu wolności obywatelskich, demokracji itd. trafnie podsumował obecny na miejscu brytyjski korespondent wojenny, Dun Campbell. Żadna ze stron nie ufa drugiej i żadna nie ustąpi jako pierwsza. Każda pragnie nadzoru nad terytorium, wojskiem i administracją cywilną oraz pełni politycznej władzy, przy czym każda przyklaskuje oklepanym hasłom o demokracji, jedności, wolności i przejęciu kontroli przez państwo nad wszystkimi wojskami. Część druga. Wybuch wojny w Mandżurii. Ledwo zakończyły się negocjacje obu przywódców, a Mao rozkazał siłom Armii Czerwonej w Mandżurii przeprowadzać operacje wojskowe przeciwko władzom Kuomintangu, gdy te przystąpią do zajmowania tych ziem. Chang spodziewał się tego, ale jego wojska odnosiły znaczne sukcesy i posuwały się coraz bardziej na północny wschód. W 1946 roku, gdy postęp ten nadal trwał, Józef Stalin doszedł do przekonania, że sukces Chiang Kai-sheka wcale nie leży w jego interesie. Zdecydowanie preferował Chiny słabe i podzielone, w których sprawy mógłby raz na jakiś czas ingerować. Proamerykańskie Chiny byłyby jego koszmarem, dlatego wiosną tego roku do komunistów spłynęło pierwsze potajemne wsparcie wojskowe od ZSRR. Na razie był to sprzęt odebrany Japończykom, ale sam fakt zmiany optyki na Kremlu był bardzo wymowny. Tymczasem siły Chiang Kai-sheka, to jest Armii Narodowo-Rewolucyjnej, wciąż przesuwały się na północ, wprowadzając przy tym administrację Republiki Chińskiej. Wraz z zajmowaniem coraz to liczniejszych miast i wsi pojawiały się pierwsze symptomy nadchodzących problemów. Uzależniony od amerykańskich dostaw Kuomintang, zajmował bowiem ziemię, na których nigdy wcześniej nie miał żadnej kontroli. Lokalnej mandżurskiej ludności nie podobało się wprowadzanie rygorystycznych zarządów nacjonalistów. Nowi urzędnicy zachowywali się wyniośle, niczym zdobywcy własnej ludności. Fatalna polityka ekonomiczna i finansowa pogłębiły zubożenie ludności nie tylko w Mandżurii, ale też w całych Chinach Wschodnich, także w Szanghaju. Rozczarowanie miejscowej ludności wykorzystają komuniści, którzy chętnie przygarną ją pod swoje skrzydła, zwłaszcza mowa tutaj o ubogiej ludności wiejskiej, mamionej obietnicami otrzymania ziemi. Siły Mao w Mandżurii błyskawicznie rosły. Liczbę 60 tysięcy żołnierzy w kilka miesięcy zwiększono do 300 tysięcy i pobór ten nadal się rozrastał. Komuniści byli więc na fali wznoszącej. Z kolei uzbrojony w amerykański sprzęt Kuomintang miał jeszcze inne problemy. System łączności oraz logistyka na tak rozległym terenie dawały się coraz częściej we znaki, a komuniści celowo organizowali dywersje w postaci na przykład niszczenia torów kolejowych. Nacjonaliści budowali swoje struktury władzy w miastach, ale niemal całkowicie pomijali wsie, gdzie kwitła komunistyczna partyzantka. Część trzecia. Interwencja George'a Marshalla. Gdy Kuomintang kontynuował marsz w Mandżurii, a wojna domowa w tej części Chin trwała w najlepsze, znów do wszystkiego postanowili wtrącić się Amerykanie. To wtedy wydarzyło się coś, co Chiang Kai-shek nazwał katastrofalnym błędem. Prezydent Harry Truman wysłał do Chin jednego ze swoich najlepszych generałów, George'a Marshalla. Jego misją miało być zakończenie wojny w Chinach oraz mediację między Kuomintangiem oraz komunistami. Finałem miało być sformowanie rządu oraz parlamentu z udziałem jednych i drugich. Marshall zjawił się w Chinach w grudniu 1945 roku. Chang, choć nastawiony do całej misji sceptycznie, zorganizował Marshallowi serdeczne powitanie. Amerykanin tej serdeczności jednak nie odzajemiał. Obecny podczas wizyty najbliższy współpracownik Changa, Chen Lai-fu, wspominał później.
Generał Marshall miał czelność mówić tonem kolonialnego gubernatora i udzielać nam srogich nauk. Wszyscy wojskowi i cywilni dostojnicy obecni na bankiecie zostali urażeni i czułem się nieszczęśliwy. Sam generał o wiele większą sympatię wykazywał w stosunku do negocjatora ze strony komunistów. Był nim Zhou Enlai, bliski współpracownik Mao. Historycy zwracają uwagę, jak zręcznie ten chiński komunista oczarował i zmanipulował Marshalla. W trakcie spotkania Zhou Enlai co chwila przypominał generałowi, jak to bardzo chińscy komuniści pragną, i tu uwaga, demokracji na zasadach amerykańskich. Cynizm komunistów przekroczył granicę w chwili, gdy oznajmili, że w zasadzie bliżej im do USA niż do Moskwy i że ze strony ZSRR nie płynie żadne wsparcie dla Mao. Marshall zdawał się im wierzyć, albo tylko udawał i cały czas stwarzał pozory. Nieoczekiwanie 10 stycznia 1946 roku do publicznej wiadomości podano kompromisowe rozwiązanie. W całych Chinach miało nastąpić zawieszenie broni, ale przy jednoczesnym zezwoleniu na przerzut sił Kuomintangu do Mandżurii. Do życia powołano tak zwaną Polityczną Radę Konsultacyjną, składającą się z ludzi z Kuomintangu, komunistów oraz polityków bezpartyjnych. Celem Rady miało być stworzenie warunków do powołania przyszłego rządu i parlamentu. Marshall był na tyle dumny z efektów swojej misji, że do kraju wrócił niczym bohater. Historycy do dziś załamują ręce, gdy opisują ówczesnych polityków z Waszyngtonu, przekonanych, że Mao chce wprowadzić jedynie reformę rolną w chińskiej wsi. Ale ani Kuomintang, ani jego lider, Chiang Kai-shek, nie mieli wątpliwości, że Mao i komuniści nie chcą reformować wyłącznie chińskich wiosek. Wszyscy oni wiedzieli, że celem komunistów jest zajęcie jak największej ilości chińskich ziem, by wyrosło na nich totalitarne komunistyczne państwo. W spisywanym przez siebie dzienniku Chiang zanotował: po wydaniu rozkazu o przerwaniu walk, komuniści znajdują się w ofensywie w północnych Chinach. Generał Marshall wydaje się być nieświadomym komunistycznej obłudy. Porozumienie wypracowane przez Marshalla okazało się mrzonką. Obie strony nie potrafiły się dogadać. W marcu, w chwili, gdy Kuomintang naciskał, aby w przyszłym państwie wzmocnić rolę przyszłego prezydenta, komuniści oznajmili, że rezygnują ze styczniowych porozumień. Wiosną nacjonaliści rozpoczęli kolejny przerzut sił na Mandżurię, co stało w zgodzie ze styczniowym porozumieniem. Problem w tym, że komuniści znów odpowiedzieli ogniem. Chiang podjął walkę, jego wojska zaczęły przemieszczać się w głąb Mandżurii, zajmując takie miasta jak Mukdenu czy Changchun. To ważny punkt konfliktu, gdyż nacjonaliści przymierzali się do zajęcia miasta Harbin, co mogłoby mieć ogromne znaczenie dla rozstrzygnięcia tej wojny. Komuniści nie pozostawali dłużni, organizując swoje ofensywy m.in. w Tianjin oraz Jiangsu. I to właśnie wtedy do akcji wkroczyli oburzeni i rozgoryczeni na nacjonalistów Amerykanie. W ich oczach to właśnie Kuomintang, a nie Mao, byli tymi, którzy pierwsi włamali się ze styczniowego porozumienia. Najpierw podirytowany George Marshall napisał do Changa telegram, w ostrym tonie pisząc: wobec ciągłego posuwania się naprzód wojsk rządowych w Mandżurii muszę powtórzyć, iż osiągnięty został punkt, w którym uczciwość mojego stanowiska otwarcie staje pod poważnym znakiem zapytania. Dlatego proszę pana po raz kolejny o natychmiastowe wydanie rozkazu wstrzymującego natarcie, ataki lub pościgi dokonywane przez wojska rządowe. Amerykanie wysłali Republice Chińskiej pierwsze poważne ostrzeżenie i wyraźne polecenie: zatrzymać ofensywę w Mandżurii i zawrzeć kompromis z Mao. Historycy do dziś nie mogą w pełni zrozumieć, dlaczego Amerykanie wyhamowali marsz Armii Narodowo-Rewolucyjnej na północ. Historyk oraz znawca dziejów państwa środka, Jonathan Fenby, pisał: generał Marshall uznał wtedy, że w stosunkach z Chiang Kai-shekiem przyszedł najwyższy czas sięgnąć po rózgę. Zmusił rząd centralny do przyjęcia 15-dniowego zawieszenia broni, grożąc, że w przeciwnym wypadku wstrzymana zostanie pomoc dla państwa środka. Skutkiem tego zagrania miało być zatrzymanie nacjonalistów i uchronienie największego znajdującego się w maoistowskich rękach miasta Harbin przed atakiem Kuomintangu. Tak oto, realizując powierzoną mu misję, amerykański generał stał się kolejną osobą, która rzuciła koło ratunkowe chińskim komunistom, politycznym outsiderom. To właśnie te decyzje o wstrzymaniu dalszego natarcia Chiang Kai-shek nazwał później katastrofalnym błędem. Decyzję tę podjął wbrew wielu swoim doradcom. Do kontynuacji marszu nakłaniał przede wszystkim Chen Lai-fu, tłumacząc, że ciągłe przerywanie i wznawianie walki nigdy nie przyniesie zwycięstwa. Ale Chiang podjął już decyzję wstrzymać ogień i zastopować marsz na północ. Z błędu tego drwili później chińscy komuniści, którzy skutecznie zmanipulowali generała Marshalla, kompletnie nie rozumiejącego sytuacji w Chinach. Marshall myślał, że spór na linii Kuomintang KPH może przypominać amerykańską rywalizację między demokratami i republikanami. Wielu chińskich dyplomatów i polityków z Chiang Kai-shekiem na czele chciało wyprowadzić Marshalla z tego błędu, ale generał wiedział swoje.
Obiekcje, które mieli Amerykanie, w ogóle za to nie interesowały ani chińskich komunistów, ani tym bardziej Rosjan. Do Mao spływało coraz większe wsparcie z ZSRR. Stalin za wszelką cenę nie chciał całkowitego zwycięstwa Chiang Kai-sheka w Chinach, dlatego udzielał siłom Mao pomocy wojskowej, ale nie tylko w zakresie sprzętu, ale również organizacji szkoleń. Czas kolejnego rozejmu Mao wykorzystał najlepiej, jak potrafił. Jakby tego było mało, oddziały chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, jak od maja 1946 roku nazywało się Wojsko Komunistów, otrzymywały też wsparcie od sąsiednich reżimów, nie tylko od ZSRR, ale też z Mongolii oraz okupowanej przez Sowietów północnej części Korei. Feralna decyzja George'a Marshalla o przymusowym zawieszeniu broni przez Kuomintang stworzyła okazję dla komunistów do przegrupowania sił oraz przygotowania kolejnej ofensywy. A może jest jeszcze inaczej? Istnieje bowiem teoria mówiąca o tym, że Marshall celowo przeprowadził swoją misję w taki sposób, aby dostarczyć Amerykanom niezbitych dowodów na to, że nie warto Chinom pomagać. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy profesora Jakuba Polita. I moje pytanie właśnie brzmi, czy nie jest przesadą twierdzenie, że gdyby nie ta interwencja, to Kuomintang mógłby wojnę z Mao wygrać? Znaczy, byłoby to zapewne twierdzenie nieco przesadne w tym sensie, że wyostrzone. Ale jeżeli potraktujemy tę interwencję Marshalla jako pewnego rodzaju skrót myślowy oznaczający pomoc Stanów Zjednoczonych dla Republiki Chińskiej, to może zrobię rzecz niepopularną, ale powiem tak, jest to prawda. Pojawiły się dobre biografie Marshalla i przynajmniej jedna prawda dogłębna, oparta na źródłach niestety przede wszystkim amerykańskich, monografia misji tego polityka w Chinach. I że jej celem nie było wcale doprowadzenie do jakiegoś porozumienia czy do zakończenia chińskiej wojny domowej, była to misja z góry nastawiona na zerwanie, a mianowicie na dostarczenie Stanom Zjednoczonym, to znaczy Kongresowi, to znaczy Senatowi, to znaczy amerykańskiej opinii publicznej, niepodważalnych, przynajmniej teoretycznie, powodów, dla których nie warto w Chiny inwestować, dla których nie warto temu krajowi pomagać. A przyczyny były najogólniej rzecz biorąc, sprowadzały się do błędów politycznej kalkulacji. Marshall, który był przede wszystkim wojskowym, który był przede wszystkim swego rodzaju realistą, liczącym dywizje oraz posiadane zasoby, także finansowe, podczas wojny światowej, kiedy był szefem sztabu, jak wiadomo, czyli faktycznie dowódcą amerykańskiej armii, formalnym był prezydent, on był zwolennikiem skupiania wszystkich sił na jednym odcinku, co się streszczało w sławnej strategii Beat Germany First. To się tłumaczono często na inne języki jako strategia preferowania Europy i lekceważenia Azji. Tutaj mamy do czynienia z niejako podobną sytuacją. Mamy zimną wojnę, mamy kierunek europejski i napór Sowietów i mamy kierunek azjatycki i również napór Sowietów. Wobec tego należy się skoncentrować na Europie, a ponieważ amerykańska opinia publiczna jest z rozmaitych względów do Chin przywiązana, to jeszcze spadek czasów izolacjonistycznych, to należy dostarczyć argumentów, dlaczego Changowi nie należy pomagać. Miał oprócz tego Marshall swoje własne antychińskie i antyczangowskie uprzedzenia, ale odegrały one rolę drugorzędną. Część czwarta. Kryzys Republiki Chińskiej. Zostawmy na chwilę Mandżurię i skupmy się jeszcze na innej sprawie, która miała wpływ na przebieg najbliższych wydarzeń. Prawdziwym wyzwaniem okazało się bowiem uporządkowanie spraw państwowych po wojnie. Jeszcze w 1945 roku Chiang Kai-shek mógł czuć się niczym bohater. 15 sierpnia przejeżdżał ulicami miasta Chongqing i niczym zwycięzca przyjmował wiwaty od mieszkańców. Chiny otrzymały też stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Było to wprawdzie nadanie im statusu mocarstwa nieco na kredyt, ale to też obiecujące perspektywy na przyszłość. W 1945 roku komuniści zdawali się być raczej w defensywie, a Kuomintang rozprawiał się z coraz bardziej prominentnymi zdrajcami i kolaborantami z czasów okupacji japońskiej. Nacjonalistyczny rząd nie był jednak w stanie zapewnić stabilnej administracji. Gdy nadzór koncentrował się na najważniejszych miastach oraz liniach zaopatrzeniowych, zaniedbane były wsie i prowincje. Po wojnie pojawiły się też problemy gospodarcze, ciągłe wydatki wojskowe uniemożliwiały swobodną odbudowę kraju, szerzyła się korupcja i nadużycia, liczba zakładów przemysłowych była znikoma. Wreszcie w kraj uderzyła hiperinflacja, co rozbudziło niezadowolenie także w miastach. Rząd Kuomintangu nie był w stanie oprzeć się tym zjawiskom. Wciąż nie przeprowadzono reform rolnych oraz społecznych. A gdy w końcu zaczęto nad nimi pracować, tylko pogorszyły sprawę. Nikt bowiem nie przestrzegał rządowej kontroli cen. Bunt zaczął obejmować nie tylko chińskie wsie, ale również tysiące żołnierzy i studentów. Pojawiły się pierwsze strajki i protesty. Demonstracje Kuomintang tłumił siłą, otwierając ogień do studentów. Kwitło znaczenie czarnego rynku i spekulacji, a towary, które spływały do Chin z pomocy
zagranicznej i humanitarnej były często rozkradane lub lądowały na półkach sklepowych. Największym problemem był jednak szerzący się głód. Problem był na tyle poważny, że Kuomintang znów zaczął prosić Stany Zjednoczone o pomoc, w tym wypadku o pożyczkę. Prezydent Truman nie mówił nie, ale pod warunkiem, że Chang dogada się z Mao, tak jak sugerował wcześniej Marshall. Ponieważ było to niemożliwe, w lipcu 1946 roku prezydent USA zamiast udzielić wsparcia, to wprowadził embargo na dostawy amerykańskiej broni do Chin. To oznaczało poważne komplikacje dla państwa Chiang Kai-sheka. Część 5. Kontrofensywa komunistów. Oficjalną przyczyną wprowadzenia embargo było zbombardowanie placówki KPH w Jananie. Poza tym Truman coraz częściej sypał pod adresem Kuomintangu zarzuty o marnotrawstwo broni, pieniędzy oraz niechęć do kompromisu z komunistami. Jego nieprzychylność do Republiki Chińskiej jeszcze bardziej wzrosła, gdy jego polityczni oponenci z Partii Republikańskiej co i róż wytykali mu błędy w polityce względem państwa środka i niedostatecznego wsparcia dla Kuomintangu. Pojawiły się też pomysły dotyczące przekształcenia Mandżurii w mandat ONZ, ale nie znalazły one poparcia amerykańskiego establishmentu. Dlaczego Truman oraz jego rząd byli tak niechętni wobec pomocy dla Republiki Chińskiej? Choć było to w ich interesie, o komentarz ponownie poprosiliśmy profesora Jakuba Polita. Dlaczego w ogóle prezydent Truman sceptycznie podchodził do pomocy dla Republiki Chińskiej? Czy to się wiązało z tym, że jego stosunek do tej sprawy był zupełnie odwrotny niż wielu republikanów w tamtym okresie, czy z czegoś zupełnie innego? Może z tego, że publikowano często takie wiadomości właśnie o tym, jak to Chińczycy zaprzepaścili bardzo dużą ilość pomocy wysyłanej tam na kontynent właśnie, do Azji. To także było istotne, ale te informacje propagandowe były raczej, prawda, dolepieniem listka figowego do pewnej polityki. Truman, prowincjonalny polityk ze środkowego Zachodu, który został prezydentem, jak wiadomo, w sposób przypadkowy, był związany z Europą, bo tam na froncie rzeczywiście służył podczas I wojny światowej. Oprócz tego miał różnorakie uprzedzenia, niewrażliwy był na tak zwane chińskie lobby, był natomiast bliskim, znajomym, potem nawet przyjacielem generała Marshalla, skonfliktowanego osobiście z Chiang Kai-shekiem i skonfliktowanego także osobiście na płaszczyźnie bardzo, powiedzmy to tak, ściśle prywatnej, z człowiekiem, który miał najwięcej do powiedzenia z tych jak dalekowschodnich, z generałem Douglasem MacArthurem, z którym Marshall toczył jako szef sztabu swoją małą wojnę, a którego później Truman wręcz nie znosił. Dodajmy, że MacArthur był zdecydowanym zwolennikiem pomocy dla Republiki Chińskiej. Takie to rozmaite rzeczy się, prawda, krzyżowały ze sobą, ale powtarzam, głównym powodem było co innego, chęć skoncentrowania całej uwagi dla Europy i wobec tego postawienie, jakby to powiedział Napoleon, słabych ariergard, słabych straży tylnej na odcinku chińskim, który wydawał się mało ważny. Uważa pan, że było możliwe połączenie jakby wspierania Europy i Chin jednocześnie? Stany Zjednoczone, najbogatsze mocarstwo świata, uważały, że nie. Natomiast Związek Sowiecki, znacznie mniej posażny gracz, robił to bez wahania, angażując się i w Europie oraz w Chinach. Nie ulega tutaj najmniejszych wątpliwości. Znane są koszty. Generał Wedemeyer był zdecydowanym zwolennikiem do pomagania Chiang Kai-shekowi, który to jego raport przeznaczony dla kongresu kazał Marshall uczynić raportem top secret. Z kolei już jawnie działający dawny zaufany Roosevelta, ambasador Bullitt, on stwierdził, że liczba kwot finansowych, przy pomocy których można by uratować Chiny, to była około połowa tych wszystkich pieniędzy, które dostała pospołu Grecja i Turcja, a pospołu te kraje dostały mniej niż $500 milionów. To naprawdę nie były wielkie kwoty. A pomoc amerykańska była przeważnie pomocą niemilitarną. Liczby mogą nas robić wrażenie, zwłaszcza w ramach ówczesnych dolarów, ale po pierwsze, pierwszy zastrzyk finansowy był przekazany na bardzo konkretny cel, na repartiację armii japońskiej stacjonującej w Chinach do Japonii. To nie mogło Changowi pomóc, inne pieniądze to była pomoc niemilitarna, to była na przykład żywność, to były na przykład konie, to była odzież w ramach UNRWA. Pomocy militarnej prawie nie było, a ta, która była, została unieruchomiona przez brak paliwa. No wystarczy powiedzieć tylko, iż, prawda, Republika Chińska dysponowała około 200 samolotami bojowymi w roku 1947. Przypomnijmy, że tysiące samolotów wysłano do ZSSR w ramach programu Lend and Lease.
Wróćmy na front w Mandżurii. Chiang Kai-shek po kolejnej ostrej wymianie zdań z marszałem zaproponował komunistom zawieszenie broni, ale tym razem to mało odmówił. W Stanach mnożyły się wieści o wsparciu Stalina dla KPH. Słychać też było coraz częstsze negatywne wypowiedzi Mao na temat Waszyngtonu. Komuniści czuli, że losy wojny powoli zaczynają się odwracać na ich korzyść. Nie potrzebowali czasu. Piłka była po ich stronie. To oni teraz planowali kontrofensywę. Amerykanom zbyt wolno opadały klapki z oczu, gdy tymczasem Mao i Stalin rozgrywali swoją grę. Działania zbrojne wciąż trwały, gdy przygnębiony George Marshall opuszczał Chiny w styczniu 1947 roku. Na odchodne przestrzegał Changa, że siły komunistów są zbyt duże, aby je pokonać. W połowie 1947 roku Truman zdjął embargo, ale zanim jakakolwiek pomoc z Waszyngtonu do Chin wpłynie, wojna będzie rozstrzygnięta. O tym również rozmawialiśmy z profesorem Politem. Wygląda to tak, że po owej misji, która była ciągiem rozmaitych posunięć pozorowanych, Stany Zjednoczone, i to warto wyartykułować, mocno podkreślić, Stany Zjednoczone nakładają, uwaga, embargo na pomoc militarną dla swojego sojusznika, natomiast Stalin nie zapomina o armii Mao Zedonga. Czyli komuniści są wspomagani z wszystkich możliwych wysiłków przez Stalina, podczas gdy Amerykanie odwracają się plecami od swoich sojuszników Republiki Chińskiej, a kiedy kongres zdominowany już przez inną partię, przez partię republikańską, Truman jest demokratą, wznawia taką pomoc, to dzieje się to z dużym opóźnieniem dopiero w roku 1948, w czym pierwsze transporty docierają dopiero pod koniec tego roku, są zawrócone na Tajwan i absolutnie nie można powiedzieć, że były zaprzepaszczone przez Changa, bo jak wiadomo, do dzisiaj Tajwan znajduje się pod kontrolą Republiki Chińskiej. Wojska Mao przeprowadzały ofensywę w Mandżurii oraz w środkowej części kraju. Powolnie odcinały siły Kuomintangu od ośrodków miejskich. W końcu zaczęły zagrażać połączeniom kolejowym, drogowym oraz mostom powietrznym, które dostarczały zaopatrzenie dla sił Republiki Chińskiej. Liczba strat żołnierzy przechodziła z dziesiątek w setki tysięcy. Latem 1948 roku 700 czerwonoarmistów pod dowództwem Lin Biao rozpoczęło potężną kontrofensywę w Mandżurii. We wrześniu tego roku w ręce tych żołnierzy wpada Chang Chun, najbardziej wysunięta na północ twierdza Kuomintangu. W trakcie walk giną setki tysięcy żołnierzy Armii Narodowo-Rewolucyjnej. Przeżył się głód, wraz z nim kanibalizm, a ludzkie mięso sprzedawano w kwocie poniżej 2,5 dolara za kilogram. Wojna przybierała swoje najbardziej okrutne oblicze. Wojska Chiang Kai-sheka przesunęły się do miasta Shenyang. Chiang zjawił się tam, by osobiście pokierować armią. Nic to jednak nie dało. W tym samym czasie komuniści zajmują miasto Jinzhou, czym utrudniają napływ wsparcia do Shenyangu. Historyk Jonathan Fenby pisał: utrata Jinzhou spowodowała pozostawienie Shenyangu bez osłony wojskowej, odcięcie miasta od świata i uzależnienie od zaopatrzenia dostarczanego przez most powietrzny. Wkrótce żywność znalazła się na wyczerpaniu, zwłoki walały się w rynsztokach, a ludzie walczyli także przy wykorzystaniu łapówek o miejsce w opuszczających miasto pociągach i samolotach. Amerykańskie załogi przygniatały kowbojskimi buciorami palce tym, którzy próbowali wdrapać się na pokład przepełnionych samolotów, uniemożliwiając zamknięcie włazów i wzbicie się w powietrze. Shenyang padł łupem komunistów w listopadzie 1948 roku, wraz z nim cała Mandżuria. Walka o tę krainę pochłonęła życie niemal 500 000 żołnierzy Kuomintangu. Co więcej, łupem komunistów padł też amerykański sprzęt oraz wyposażenie. Losy wojny zaczynały się radykalnie odwracać. Część szósta. Widmo klęski Republiki Chińskiej. W chwili, gdy padł Shenyang, dla Kuomintangu dramatycznie przedstawiała się sytuacja na froncie środkowo-wschodnim. Siły Changa stanowiły około 2,5 miliona żołnierzy, ale choć Mao miał o połowę mniej ludzi pod bronią, to wyższe morale było po stronie komunistów. Należy przy tym uwzględnić rozproszenie sił Kuomintangu w wielkich miastach w całym kraju. W rejonie miasta Xinzhou komuniści zmobilizowali żołnierzy wyposażonych w czołgi i ciężką artylerię. Gdy dysponujący równie licznym sprzętem ludzie Changa toczyli w tym czasie strategiczno-taktyczne spory między sobą, chińscy czerwonoarmiści wykorzystywali wiedzę sprzyjających im chłopów w pokonywaniu nieznanych terenów. Komuniści atakowali tylko tam, gdzie znajdowały się siły Armii Narodowo-Rewolucyjnej. Nie zależało im na symbolicznym zdobywaniu miast. Podczas narad wojskowych Mao pouczał swoich żołnierzy następująco: naszym najważniejszym celem nie jest podbicie jakiegoś miasta czy miejsca, ale pokonanie sił wroga. Nie wolno nam wdawać się w bitwę, jeśli nie mamy pewności wygranej.
Oddziały Changa cofały się w chaosie, oficerowie popełniali samobójstwa, a komuniści dobijali otoczonych żołnierzy. Siły dowodzone przez generała Lin Biao, bliskiego współpracownika Mao oraz weterana Długiego Marszu, przyszłego ministra obrony narodowej HRL, opanowały w końcu przedmieścia Pekinu i zajęły tamtejszą elektrownię, odcinając miasto od prądu. Odpowiedzialny za obronę miasta, generał Fu Zuoyi, nakłoniony przez córkę, która była po przeciwnej stronie wojennej barykady, rozpoczął potajemne pertraktacje z komunistami. Komuniści byli tak pewni nadchodzącego zwycięstwa, że zaczęli już publikować listy proskrypcyjne, zawierające w ich oczach nazwiska 45 zbrodniarzy wojennych. Listę otwierał nie kto inny jak sam Chiang Kai-shek. Dalej widnieli członkowie jego rodziny, generałowie i ważniejsi politycy. Wśród nich żona, Song Mei-ling oraz Chen Lai-fu. Tragiczna sytuacja na froncie zbiegła się z wyborami prezydenckimi w USA. Chiang miał może nawet nadzieję, że wygra je kandydat nastawionych prochińsko-republikanów, Thomas Dewey, ale przegrał on nieznacznie z Harrym Trumanem. Krótko po wyborach prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mogą dłużej wspierać państwa środka. Później opublikowano też tak zwaną Białą Księgę, która przedstawiała, jak duże było zaangażowanie Waszyngtonu w sprawy Chin, konkludując, że powinno być ono wystarczające. Władze Kuomintangu przedstawiono w niej wyjątkowo niekorzystnie, co Chiang potraktował jak zdradę. Relacje ze Stanami chciała uratować żona Chiang Kai-sheka i zarazem pierwsza dama Republiki Chińskiej, która udała się do Waszyngtonu z misją ostatniej szansy. Wspomniana już Song Mei-ling. Czuła się z pewnością niekomfortowo, gdy w obliczu klęski starała się wyprosić u Trumana kolejne wsparcie dla walczącego Kuomintangu. Ale Amerykanie byli niewzruszeni. Sam Truman skomentował owe prośby niczym, cytuję, łaszenie się o kolejną jałmużnę. Nie wszyscy Amerykanie byli jednak tak krótkowzroczni jak Marshall czy Truman. Było bowiem wielu takich, którzy optowali za wsparciem Chin, argumentując, jak bardzo będzie to korzystne dla USA w przyszłości. Wśród nich byli między innymi generał Douglas MacArthur, młody jeszcze wówczas kongresmen Richard Nixon, czy senator William Noland. Ten ostatni będzie później nawet żądał powołania komisji dotyczącej niedostatecznego wsparcia Stanów dla Chin. Aktywny na tym polu był też znany dyplomata, człowiek, który znał cynizm Rosjan od podszewki, gdyż przez lata był ambasadorem w Moskwie. To William Bullitt. Wszyscy oni będą publicznie mówić o tym, że za wszelką cenę nie można dopuścić do utraty Chin. Termin Loss of China będzie jednym z najczęściej powtarzanych haseł w obliczu przejmowania tego kraju przez Mao. Decyzja o wspieraniu Chin zależała głównie od Trumana, ale ten był nastawiony negatywnie. W końcu rząd USA zaczął nawet wierzyć, że być może Mao będzie kimś na wzór Josipa Broza Tito, który stworzył swoją wersję komunizmu w Jugosławii bez podporządkowywania się Stalinowi. W trakcie wizyty w Waszyngtonie, która miała miejsce pod koniec 1948 roku, Song Mei-ling była przygnębiona, sytuacja była beznadziejna. Jej ostatni publiczny apel do Amerykanów brzmiał jak akt desperacji. Jeśli komunizm zwycięży w Chinach, wy, moi przyjaciele, ostatecznie także ucierpicie. Jeśli padną Chiny, pójdzie z nimi cała Azja, a z pewnością znaczenie Azji dla pokoju nie jest ani odrobinę mniejsze niż Europy. Tymczasem Chiang Kai-shek, który obserwował teraz, jak pada miasto za miastem, odczuwał coraz większy stres i brzemię śmierci tysięcy swoich żołnierzy. Nie potrafił zasnąć bez porządnej szklanki whisky. Wcześniej, w kwietniu 1948 roku, chiński parlament jednomyślnie wybrał go na prezydenta. Wiceprezydentem został Lee Zongren. W swoim orędziu Chiang zarzekał się, że misję uratowania kraju z niebezpieczeństwa, odbudowanie go i wprowadzenie demokracji uważa za swój święty obowiązek. Część siódma. Utrata Pekinu. W styczniu 1949 roku w ręce komunistów w końcu wpadł Pekin. Chiang zaklinał dowódcę obrony, którym był Fu Zuoyi, aby bronił miasta do końca. Ale generał zadania nie wykonał. Od dawna był już rozczarowany Chiangiem i zdecydował się poddać miasto komunistom, licząc przy tym na łaskawe potraktowanie w nowych komunistycznych Chinach. Chiang publicznie nazwał Fu Zuoyiego zdrajcą. Wita Was Armia Wyzwolenia. Gratulujemy mieszkańcom Pekinu, którzy właśnie odzyskali wolność, grzmiały głośniki z ciężarówek, którymi teraz chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przemierzała ulice miasta. Miasta, którym zafascynowany był też sam Mao. Przywódca chińskich komunistów nie był w Pekinie od 1919 roku, gdy pracował tam w uniwersyteckiej bibliotece. Miał jednak słabość do tego miasta, podziwiał jego naturę, zwłaszcza tak zwane Morze Północne, jak nazywali Chińczycy jezioro w parku Beihai. Ponieważ Mao miał już dużą obsesję na punkcie
aspekcie własnego bezpieczeństwa. Chciał poczekać z przyjazdem do miasta, aż zostanie ono oczyszczone z wrogich dla komunizmu elementów. W Pekinie wszystkie wizerunki przedstawiające Chiang Kai-sheka zostały zlikwidowane i zastąpione gigantycznymi obliczami nowego przywódcy – Mao Tse-tonga. Na stronę wroga zaczęły przechodzić także wielotysięczne oddziały nacjonalistów, które zostały w okolicach Pekinu. Całość dopełnili zobojętniali cywile będący w mieście. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w żadnym ze zdobytych miast komuniści nie spotkali się z mieszkańcami, którzy organizowaliby dla nich powstanie lub aktywnie wspierali komunizm. Dla wielu z 3 milionów mieszkańców Pekinu była to egzotyczna ideologia, a cywile po prostu nie tyle popierali Mao, co mieli dosyć rządów Kuomintangu. Poza tym wielu czuło ulgę, że miasto nie przechodziło przez bitewną gehennę. Komuniści jednak jeszcze przed pojawieniem się w Pekinie swojego wodza rozpoczęli likwidację przeciwników politycznych. Egzekucje i pozorowane procesy stały się ponurą codziennością. Jedną z egzekucji 200 właścicieli ziemskich zapamiętała niejaka Esther Cheo Ying, Chinka, która związała się z komunistami, a później zamieszkała w Anglii. Brutalną egzekucję opisała następująco. Ofiary zmuszano, by uklękły przed tanimi trumnami, związano im z tyłu ręce metalowym drutem. 6 policjantów szło spokojnym krokiem za nimi, strzelając im po kolei w głowy, kiedy ludzie padali martwi. Ich czaszki czasami pękały, a mózgi tryskały na zakurzoną ziemię i na ubrania innych ofiar. Strata Pekinu zbiegła się z rezygnacją Chiang Kai-sheka z urzędu prezydenta. Funkcję przejął wiceprezydent Lee Zongren. Chiang wciąż jednak uczestniczył w bieżących sprawach, nadal był liderem Kuomintangu. Sytuacja była beznadziejna, ale wojna nie była jeszcze przegrana. Przed oczami licznych obserwatorów rysował się scenariusz podziału Chin na 2 części, podobny do tego, jaki spotkał Koreę. Komuniści zdecydowali się zagrać o najwyższą stawkę i opanować cały kraj. Utrata Chin, jak określali teraz bieżące wydarzenia sprzyjające Chinom niektórzy Amerykanie, zaczynała stawać się faktem. W marcu 1949 roku w Pekinie zjawił się Mao. Dziś wkraczamy do Pekinu, wkraczamy i musimy zdać cesarski egzamin, mówił krótko przed rozpoczęciem podróży. W mieście wiadomość o wizycie wodza rozniosła się po ulicach, m.in. przez krzyczących na ulicach sprzedawców gazet. Z zajęcia Pekinu Mao nie omieszkał zrobić chucpy propagandowej. Do miasta wkroczył w karawanie kilkunastu aut. Komunistyczni stronnicy nieśli ulicami jego portrety. Prasa publikowała fotografie nowego wodza, a nagłówki opatrzono, co rzadko się zdarzało, czerwonymi dużymi literami. Wizyty Mao wyczekiwali też jego dawni znajomi z uniwersyteckiej biblioteki. Niektórym z nich rzucała się w oczy widoczna nadwaga wodza chińskich komunistów. Jeden z jego dawnych kolegów, poproszony o komentarz, powiedział: tak, pamiętam go. Minęło 30 lat od chwili, kiedy widziałem go po raz ostatni. Na zdjęciach wygląda poważniej, grubiej. Część 8. Mao zajmuje Nankin. W kwietniu 1949 roku komuniści zadali kolejny bolesny cios. Siły chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej weszły do Nankinu, czyli stolicy Republiki Chińskiej, oraz zajęły miasto Wuhan. Przegrana Kuomintangu w walce o całe Chiny była kwestią czasu. W rękach Chiang Kai-sheka nadal pozostawał otoczony przez siły komunistów Szanghaj. W mieście powoli szerzyła się panika, spleciona z pozorami normalnie toczącego się życia na ulicy. Cywile nie mieli dokąd uciec, linie kolejowe zostały odcięte, w mieście zaczęto zabijać domniemanych i prawdziwych komunistów. Budowano zapory i fortyfikacje ze wszystkiego, co było pod ręką, od płyt nagrobnych po bambus. Z Szanghaju drogą morską zaczęto już organizować transport złota, banknotów oraz zaopatrzenia. Celem nowej podróży była oddalona o około 1000 km wyspa Tajwan. Szanghaj wpadł w ręce komunistów w maju. Wtedy też liderzy Kuomintangu rozglądali się za bezpieczną przystanią poza zasięgiem komunistów. Jedni optowali za ucieczką do będącego pod brytyjską kontrolą Hongkongu, inni wybierali Tajwan. W Szanghaju miały miejsce podobne egzekucje co w Pekinie. Brytyjski korespondent Daily Mail Noel Barber pisał: na stadionie w Szanghaju ustawiono wysoki drąg z bloczkiem zamocowanym na górze. Winowajcę wciągano na górę za pomocą liny. Kiedy już się tam znalazł, jeden z komunistów wołał: czy widzisz generała Chiang Kai-sheka? W odpowiedzi słyszał oczywiste, ciche nie. W tej samej chwili komunista puszczał sznur i nieszczęśnik spadał na dół. Jeśli nie umarł na miejscu, cały proces oraz pytanie powtarzano. Policja dbała o to, by odpowiednio duża grupa obserwowała tę makabryczną egzekucję. Wieść rozniosła się więc błyskawicznie. Czarny rynek przestał działać w ciągu kilku dni, a sceptyczni mieszkańcy Szanghaju zorientowali się nagle, że ceny się ustabilizowały.
Tymczasem w październiku 1949 roku w Pekinie miało miejsce wydarzenie, które dla współczesnych Chin jest niemal świętością. Tego dnia Mao Tse-tung stanął przed zgromadzonym 500-tysięcznym tłumem na balkonie nad bramą niebieskiego spokoju. Obok niego znajdowali się wszyscy jego najbliżsi współpracownicy, także Zhou Enlai, który stał się teraz człowiekiem odpowiedzialnym za dyplomację nowych Chin. Mało po tym, gdy odczytał skład nowego rządu, zwieńczył swoje krótkie wystąpienie słowami: Chiński lud powstał. Niniejszym ogłaszam początek Chińskiej Republiki Ludowej. Gdy w Pekinie trwało świętowanie proklamacji nowego komunistycznego państwa, losy Kuomintangu były przesądzone. Ostatnią stolicą Republiki Chińskiej na kontynencie zostało miasto Chengdu. Załamany Chiang Kai-shek, wyposażony już w śmiertelną ampułkę, w razie gdyby wróg był już za blisko, wraz z garstką współpracowników, bił się z myślami, czy nie udać się do odległego Xinjiangu, by tam stoczyć ostatnią walkę. Pomysł ten wybił mu z głowy Chen Lai-fu. 16 grudnia 1949 roku siły komunistów były już coraz bliżej. Zrezygnowany Chang słyszał już z oddali wybuchy na przedmieściach miasta. Wreszcie po południu, w całkowitym milczeniu, wsiadł na pokład samolotu Douglas DC-4, by udać się w miejsce, które stanie się nowym domem Republiki Chińskiej i na którym już znajdowały się setki tysięcy uchodźców, działaczy Kuomintangu oraz żołnierzy Armii Narodowo-Rewolucyjnej. Na Tajwan. Tajwan to ostatni rozdział tej historii, ale który jeszcze się nie zakończył. O tym, jak potoczyła się historia, przez którą na tę niewielką wyspę dziś z niepokojem patrzy cały świat, dowiecie się w części drugiej. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów oraz subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.